Ja widzowie, halo, halo, witam was w kolejnym odcinku z naszej giereczki Kartel Tycoon. To czas trochę porządzić naszym kartelem. Możecie ze lajka zostawić, komentarz, suba. I to są moje pierwsze słowa widzowie dzisiaj, więc mam nadzieję, że delikatnie wybaczycie mi, jeżeli coś tutaj słownie będzie nie tak, albo będę mówił jak jakiś no to z jakąś dyslekcją, ale jest ciężko, nie rozgrzałem się, a powinienem. Tutaj błąd. Kiedyś jak nagrywałem za młode odcinki, to zawsze tutaj pomiętoliłem sobie jakieś trudne słowa przed nagrywaniem. Jakieś Jola, lojalna, coś tam. Zawsze siadałem, zawsze wypowiadałem różne takie rzeczy, żeby ciężkie, żeby ta umiejętność rozmowy na odcinku była zawsze najlepsza. A tym starszy jestem, tym już mam bardziej wykurwione. Siadam, klikam, nagrywaj. To dopiero wstałem, pierwsze słowo widzowie. No nic, słuchajcie, jest tragedia. Mamy DAA na swojej głowie, czyli chuj wie co. Ale no mamy trzy gwiazdki. Każdy kto grał w GTA wie, że trzy gwiazdki to nie jest kurwa dobrze. I no jest problem, bo nam wszystko zamykają. Ale miałem questa, w którym powiedzieli mi, że mam przyjąć, mam zrobić napad na bank tutaj. To mówię, no dobra, to zrobię napad na bank. No i zrobiłem napad na bank i jednocześnie przejąłem też miasto, bo od razu tutaj musiałem przyjąć seaporta. A po co ja mam seaporta tutaj przejmować, jak nie będę miał z niego żadnej korzyści? Oczywiście, że postaramy się to miasto przejąć do własne, przejąć miasto i czerpać z niego korzyści, zbudować farmy i w seaporcie sprzedawać rzeczy. Proste widzowie, giga. I tym właśnie sobie dzisiaj się zajmiemy. Jednocześnie mamy kilkanaście questów. Spoko, na razie mamy nie przejmować żadnego budynku przez 120 dni, więc o kurwa, on będzie, oj. Jest problem, bo ja mam taki terror, to będzie zdenerwowany. A ja do... będzie nielojalny. Jola nielojalna będzie, kurwa. Podwyżki chcecie? No dobra, kurczę. Każdy chce podwyżkę, muszę dać, bo obiecałem. Ech, dobra, 10 dolców. Proszę bardzo. 10 dolców. To się wydaje tylko 10 widzowie dolców. A to jest kurczę 10 dolców. 10 dolców. 10 dolców. No i nagle jest kurczę sporo dolców. A nie działa, zatrzymaj, a mi telefon dzwoni, halo. Halo. Dobra widzowie, nie wiem czemu. A bo ja nagrywam. Widzowie, bo ja nagrywałem na złej scenie i to był słaby bitrate tamten. Tutaj macie trochę lepszą jakość niż jej była poprzednia, sorry za to. No co, walnęliśmy podwyżkę. I co mamy zrobić? Ja już wszystkim dałem podwyżkę. Halo? Nie kurwa, no ktoś nie dostał podwyżki? A ty? Chłopco, dzięki niemu tu jesteśmy i 20 dolców mu dajemy podwyżki na dzień. Rzucamy jak psu. Dobra, no to widzowie, jest niestety kurwa problem. Musimy porozmawiać z majorem, co tu się dzieje. Słuchaj Alfonso, musimy co ci zrobić? Przejąć wrogi gang. Myślę, że damy radę, tylko przede wszystkim weźmy go, bo on jest infamous. I to oznacza, że jeżeli on przebywa w mieście, to mi narasta jakiś kurewski duży ten. Terror, więc weźmy go z tego miasta. No i dwóch gości my się zostawimy na razie tutaj. Weźmy prawą myszką, będzie szybciej. I co, no przydałoby się ten terror obniżyć jak to najszybciej. O, fakt, że oni mi to zajęli, to strasznie chujowa. Ale dobrze, za 5 dni mogę to jakby odzyskać. No nic, będzie trzeba trochę chwilę poczekać te 5 dni. Odzyskać residence.
I słuchajcie, mam ulepszenie, trochę w międzyczasie poulepszałem rzeczy i mam tutaj między innymi farmę tier drugi, tutaj te transport kompanii oraz warehouse ulepszyliśmy, żeby mieli więcej ciężarówek. No i co, i tak powoli sobie tutaj będziemy ulepszać różne rzeczy. Na razie nie mam pitosu na to. Jest problemos, no pitos. Nie ma sianka. Dosłownie nie ma sianka, kurwa, tragedia jest. Jest tu droga zablokowana? Chyba nie widzę, że byłaby droga zablokowana, więc zróbmy tak. Weźmy tego zioma. Jedź tutaj. Trzeba to jakoś, kurwa, ogarnąć, bo mi się imperium moje sypie. Weź, słuchaj, 5 koła. Weź tu zanieść do tej rezydencji te 5 koła. Git. Niech tutaj mi te wszystkie kościoły i te piorą sianko. Zaraz pewnie w tej rezydencji. Zaraz pewnie w rezydencji sporo pieniędzy. Więc jak ją odkupimy, to myślę, ale my to nie odkupimy, bo nie mam pieniędzy legalnych. I co teraz? O, 4 koła, dobra, odkupuj. Nie ma siana w rezydencji? Gdzie ja mam pieniądze? A tutaj jest, w River. Bierz to siano szybko. 5 koła i zawieź do... Co nie pracuje, to... Do taksi. Postaramy się, widzowie, dzisiaj zrobić jakąś misję, nie tylko biegać w kółko. I tak dalej, i tak dalej. No tylko problem jest taki, że... Problem jest taki, widzowie, że postaramy się, a na pewno zrobimy. To są dwie różne rzeczy. Bo jak widać, są tak zwane kłopoty, niestety. Są tutaj giga kłopoty. Nie wiem, czy mi raz na jakiś czas tak reaguje. Halo? No i może być ciężko. Chciałem przejąć nowy port dla widza. No ale chyba to nie przejmę jednak dla widza porta. Bo obiecałem, że nie będę przejmował przez 120 dni. Wiecie, ile to jest, kurwa, 120 dni? To jest bardzo dużo czasu. Myślę, że to, co zrobimy, to słuchajcie. A ja nie mam pieniążków żadnych. No proszę tutaj robić pieniążka. 9 koła, 2 koła, tu masz 4 koła. Proszę przerabiać pieniążka. Myślę, że powoli to opium będziemy sobie ulepszać. Żeby oczywiście więcej było. Z jednej farmy i żeby tańsze było w utrzymaniu. I ogólnie to byśmy się przerzucili na coś, jakieś inne narkotyki. No ale, o kurwa, no nie mam pieniążka. Dobra, wiecie co zrobię? Ja sobie wezmę tutaj pieniążka. 30 koła, czystej. I przerzucimy biznes. Przerzucimy biznes. Myślę, że zaczniemy. No tutaj myślę. Ulepszymy nasze farmy. Przerzucimy się na tak zwaną marihuanę. Marihuana. Pyk, cannabis. Tylko, czekaj, bo jak nie mogę kanabis, tylko muszę najpierw susarnię, kurczę, wynaleźć. Dryer. To jeszcze nie przerzucam się na kanabis. Wróć. Opium. 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 Spokojnie. No i tak zawsze więcej pieniążka. Dostaniemy. Więcej z tej farmy opium. Tak ulepszyliśmy. No i co, widzowie, no jak ja mam nie przejmować nic przez 120 dni, czy jeszcze 96 dni, to jest kupę czasu w gierce, także ja wam tutaj zatrzymuję odcinek i widzimy się, jak już będziemy mogli coś przejmować i może uda mi się troszeczkę ten terror uspokoić. No widzimy się w każdym razie,
jak zacznie się coś dziać, a nie tylko będziemy klikać prawy przycisk myszy. Widzowie, jest. Czemu tak reaguje? Halo. Widzowie, jest problem, bo musiałem pospłacać kredyty, które wziąłem tutaj od naszych gości z miasta. A czemu są takie lagi? Poczekajcie. No, akurat na tej scenie jest karta 100% graficzna, więc dlatego widzowie. Ale musiałem pobrać tego, różne kredyty i tak dalej. Musiałem je pospłacać i przypadkiem wjechałem naszą postacią. No złapali nas po prostu. Policja nas złapała. Twoje imperium przegrało. Ale to nie koniec. I teraz mamy Cezar martwy. Kurwa, i nową miniaturkę muszę robić. No to niech będzie Miguel w takim razie. Chyba. Dzięki niemu tu jesteśmy, gdzie jesteśmy. Więc co? Leading manager. Power 5, promote. Teraz to on jest szefem. Wtedy my zostaliśmy złapani przez policję. Czy tutaj zakończy się kampania nasza? Chyba nie. Bo normalnie w gierce właśnie tak się dzieje. O, domination, jakiś tutaj pilot. Nie wiem, co się dzieje. No niestety, zmarliśmy sobie. Jest to przykra sprawa, no ale tak się dzieje, jak się bawi w narkotyki, widzowie, więc nie bawcie się w narkotyki. Mogę wam szybkiego update'a sprzedać, co tu się odpierdala. Jak widzicie, wszystko policja mi... Aha! Czemu to enemy gang? Czemu to jest miasto enemy gangu? O kurwa, ja mam terror, ojeju. Ale syf się zadział, jak ja umarłem. Kurwa, że nigdy, żebym w życiu już tak nie zrobił, głupio jak teraz. Żebym w życiu nigdy nie umarł, widzowie, bo jest tragedia. Nie polecam. Umieranie. Łe, no trzeba to wszystko przejmować miasta od nowa? No nie pierdol mi. Tutaj chyba mogę tylko porozmawiać z ziomem. On mi powie tak. Tutaj musisz wyeliminować ganga. Git. Tutaj też mogę po prostu porozmawiać? Też mogę po prostu porozmawiać. Okej, okay, on też mówi. A on mówi, że on chce 25 tysięcy. Jak przejmujemy te miasta od government, okej. Okay. No ale tutaj mamy... To ile rzeczy, kurwa. Tu trzeba miasto przejąć. I spłacić od razu pieniądze, żeby mi na głowę chłopie nie weszli. Całym tu składem, kurwa, jedziemy. Jeszcze bierz tu samicę. Ona ma power 0, to jebać ją. A ten? Power 2, no to też. Jedź, żeby jak najszybciej to miasto przejąć z powrotem do naszego gangu. Za to mamy fajne pieniążki. Przynajmniej na coś, kurwa, nie narzekam. No i co, by się w sumie przydało wszystko po wykupywać z powrotem. I uruchomić farmy narkotiksów. No i tacy. Jak tam miasto? No dużo, znowu mi terror wzrośnie na jakiś kosmiczny poziom widzowy. Tragedia, ja tutaj mam... To... Muszę dostarczyć 25 koła, wyeliminować gang, sprzedać 700 opium. Widzowie, jest taki kurwa syf, tragedia jest. Tu mi coś pozajmowali wszystko. I od się dupca. Uruchamiam tutaj port, normalnie. I tutaj będziemy jeździć. Te 190 opium sprzedać, bo zobaczcie, jest po 120 dolców. Normalnie teraz miałem po 18 dolców, czy coś takiego. No ale oni znowu przyjedzie, policja znowu mi zabierze, już mnie zaraz coś rozkurwi. Zaraz mnie widzowie... No zaraz... będę zdenerwowany, roztrzęsiony. Dobra, w sumie uruchamiam wszystkie, wykupuję wszystko, co idzie, pierdola. Pik.
Niech wszystko działa, niech wszystko działa. Tutaj marihuana, spoko. Co tu się dzieje? Co? Do not pay you debit, don't... Proszę, no co ty gadasz? Nie zdążyliśmy przyjąć miasta i dzięki temu też nie zdążyliśmy, kurwa, zapłacić pieniędzy, nie? Mamy terror na poziomie, że goni nas armia. Ojojoj, widzowie, to jest bardzo ciężka gierka. Trage się stało, ale się heca stała, widzowie. O, już nie chce mi się tego naprawiać, kurwa. Już nie wiem, co się dzieje. Jak ja mam to naprawić? Ktoś mi wytłumaczy po polsku? I, o Jezus, i siano, za które zapłacę, jak oni mi to... Oj, to będzie bardzo drogie, bo to zajęli federalni. Jest, kurwa, jest mocno, no, tragedia. Jest, kurwa, wysoko. Opium deal failed. Masakra, kurwa. Tragedia. Tragedia. Tutaj co? Hodujmy marihuanę. Wróćmy się z powrotem na sielsko. Tutaj też by się przydało marihuanę robić. Zróbmy to, zróbmy to. Olejmy na razie wykupywanie tamtej rzeczy. Czemu nie mogę? Cannot building this. Aha, bo ja nie mam. Jednak przecież to kurwa moje miasto jest. Chłopie. Ja muszę jeszcze raz z nim przegadać i przedyskutować rzeczy. Okej. Naprawdę opłacało się wczytać gierkę. Jesteśmy w takim bagnie, że ciężko, ale no nie wiem, ciężko będzie z tego wyjść. Postaramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, widzowie. Ale jest niedobrze. Nie, nie wiem, czy to jest możliwe w sumie wyjść z tego gówna. No, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, czy to jest możliwe. No dobra. No dobra. No dobra. Mamy potężny terror. Nie, nie wiedziałem z tego, ni chuja. Oni się wszyscy będą denerwować. A nie wszyscy. Ale na pewno ten jeden ziomuś tu, skurwesyn. Możemy go jakby... Bez zodzi. Zabić? Zdamy małą podwyżeczkę, niech się uspokoi, kurwa. Dobra, pierdola, weź, słuchaj. Weź 18 koła. Weź 18 koła. Przewieź do miasta. Bardzo ważne. Tutaj, ty sprawiasz, że... Nie, co tu się dzieje? Czemu ja tu nie mam... What? Czemu tu... hello? Ty, rozjebali mi federalsi. Rozjebali mi federalsi Drying Rack. I tu się nic się nie susy. O kurwa, ale przypał. Proszę szybko tu susyć. Szybciutko, bo tutaj jeszcze terror mi wzrośnie do takiego stopnia, że tu się FBI mnie zacznie ścigać. Jak FBI już się ściga, to z GG, upolują cię, gdziekolwiek nie jesteś. Niestety. Miałem okazję się o tym przekonać. Ty jedź, kurwa, na farmę, żeby zwiększyć plony. Jesteś dobry z farmy. Tego supporta to ja bym wyłączył. On strasznie dużo pieniędzy bierze, wszystko tu będziemy sprzedawać. A żeby tutaj sprzedawać, to muszą być tutaj dwie postacie, więc to jest jedna postać. To jest druga postać. Wtedy będziemy na maksa, wymaksujemy jakby sprzedaż. Więc git. To by się przydało wykupić. Myślę, że zapłacę za to jakieś kosmiczne pieniądze, ale no nie ma wyjścia chyba, kurwa. Tutaj co się dzieje? Też wzrasta terror, bo mamy za dużo zielska. Niestety.
Możemy na chwilę farmy wyłączyć, ale w sumie chyba sobie poradzą. I tak już terror jest taki, że sram na to, tak szczerze. Za dłużej i tak jest terror. Myślę, że sobie poradzą tutaj. Coś tam poprzewodzą, powoli. Hit będzie. Nie ma co, trzeba zarabiać dużo pitosu. Bardzo dużo. Ile zapłacę? A nie, 4000 tylko. Dobra, git. Git. Jak 4 koła to w porządku. Tu by się to... 12 tysięcy, ty kurwo. Słucham? No to jak 12 tysięcy to nie wiem. Wydaje mi się, że jedyną opcją realną i mądrą jest zamknąć to wszystko w pizdu, ewentualnie zbudować osobno workshop jeszcze jeden i transport kompanii. Ale wydam na to dużo niepotrzebnych pieniędzy. Workshop i tak 7 tysięcy. Transport kompanii 4. Czyli wydam 12, a tak wydam 24, ale te 12 później i tak będę musiał zniszczyć. Kurwa ciężka. Tough decision. Może same zielsko sprzedawajmy. Nie pakowane. Albo pakujmy gdzieś indziej. Pójdź, że to zajmie 400 lat. A nie mogę, bo przecież nie mam transport kompanii. Uj. No ciężko jest. Jest to tak zwana misja ciężka. $12,000 za farmę? Dobra, bym nic mi już kurwa ani razu nie przejęli, bo jest... To jest... Tragedia jest. Proszę już zostawić mnie w spokoju. Make a deal. To jest bardzo ważne, jak my te deale sobie robimy. Ta. Opium za 45... Co się dzieje? Opium za 45 dolców więcej. Git. Zawsze to 40... No to już, to dużo akurat. Git, może być taki deal. Ty bądź w mieście, rusz się tutaj. Trzeba prać brudne pieniądze, weź. Zawieź tutaj. Taxi company. Tyle to z tego miasta możemy wziąć pieniążki. Pyk. I do kościółka, na tackę. Dla Boga. Git. Tutaj jest trochę przypał. Ale trochę duży, dobra. Może za... Dwie farmy na... Zamknijmy z dwie farmy, no bo... Trochę za duże jest zielska. Wysypuje się, chłopie. Tam siedzi, kurwa, kradną, bo i tak się nie zorientujemy, że mamy tyle ziołom, że się wszędzie wysypuje nam z magazynów. Więc może uspokójmy to trochę. Transport kompanii w ogóle tutaj jeździ i dowozi? No tak, bo nie ma nic w magazynie. Chyba jeżdżą. Niby długa droga, ale jakoś tam powoli sobie radzą, bo to nie jest jakby... Ta nasza wioseczka, którą tutaj zbudowałem, to nie jest jakoś turbo duża. I no nawet prawie nic nie sprzedajemy tutaj, kurwa. Halo, gdzie jest jakiś obrót? Był tam ostry zapierdol, a teraz jest ciężko. Czy uda się stówkę sprzedać opium? Czy 200? No myślę, że na chillku. Mamy 50, jest 3/4. Bo, o, chociaż może się kurwa nie udać. E, panowie. Najwyżej kurwa zrobimy coś takiego, nie? O kurse, może się nie udać. To zróbmy tak, kliknę na opium i po prostu będziemy samo opium sprzedawać. Nie, ty kurwo.
Nie, no nie, nie, nie. I co ty zrobisz? Co ty robisz? Czemu mi spaliłeś farmę? Ty. Task complete, o, już? A który task complete? Ja już nie wiem, co się dzieje, kurwa. Open menu. Awans, awans dla ciebie? Żebyś się uspokoił, czy po prostu... Silent Assassination, tak zwane. Chyba pisgam Silent Assassination. Mogę go zabić po prostu? Silent Assassination. Ta. Dobra, zabijamy go, pierdolę, jak on mimo farmy palić, debil jebany. Elo, rozpierdalam cię. Wkurwiłeś. Minus jedna farma. No jak my mamy tyle zioła? No wyłącz te farmy, kurwa. Wyłączam wszystkie farmy, za dużo zielska mamy. To problem jest taki, że mamy to w magazynie i nie wiem, jakoś to dziwnie działa. Może ja powinienem... A, może ja te transport kompanii do... Tutaj powinienem podłączyć. Jedną dodatkową ścieżką. Może to, coś takiego by zadziałało. Jo, coś takiego zadziała. To fajne akurat. Dobra. Nie wiedziałem, że tak można w sumie. No i biznes się kręci. Git. Terror nie wzrasta. Może nawet będzie spadać, kurwa, jak będziemy warzywka sprzedawać tych zapakowane narkotyki, co prawda wazywa, ale może się nie zorientują i będą mówić, że kituwa jest. Jesteśmy w porządku kartelem narkotykowym. I żyli długo i szczęśliwie. Ty, deala trzeba kurwa skończyć, ej. Ej, kolego, kurwa, nie sprzedajesz zioła, tylko deala kończyć z opium. Nie damy, nie, muszę, nie damy rady zrobić deala, bo mnie rozkurwi mnie coś. Mała podwyżka dla wszystkich, dobra. $350 to zarabia? Czemu mnie tu kurwa nikt nie lubi, ty? Dlaczego mnie kurwa nikt nie lubi? Dobra, no masz. Promocja. Jednego zioma jest wszyscy lubią, tak? Okej. Ty, opium deal, no trzeba to kurwa sprzedać szybko, opium. Czemu jest tak mało opium? Opium, przerzucamy się, kurwa, szybko. Trzeba deala skończyć, bo jak się nie uda, to nie wiem, co będzie. Chyba opium będzie po cenie 0 zł, tak mi się wydaje. Deal z opium, 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 opium. Te farmy to powinien wyłączyć, bo i tak po co ja to robię. Jo, te farmy to wyłączam, bo tutaj przecież i tak nie mam żadne transport kompanii, nic się tu kurwa nie dzieje. No i tutaj jest opium. Elegancko. Kończ deala, szybko. Jak najszybciej, no. Proszę. Proszę. Kończyć deala na opium. Damy radę? Dolce, ile ja mam kurwa misji, no. Deliver dirty money, eliminate... O, policja, świetnie, no i... No. Dobra, nie wiem. No, nie wiem, czy da się tu uratować. No i po opium deal. I co? A spadła cena. Dużo chyba. Chociaż nie, chyba kosztowała 60. A laska nas nie lubi, bo nie zrobiliśmy deala. No i... Zajebiście. A mogę sam ze sobą zrobić deala? Widzę, mogę. Let's make a deal. Ale 100 opium damy radę, nie? Pewnie, że damy. Dobra, jest tragedia, nie? Tra kurwa gedia. Dobrze, że ze sobą deala możemy zrobić, bo nawet jak go nie wypełnimy, to nie ma znaczenia. Przynajmniej opium jest droższe. O, i klawiatura mi wysiadła. Nie mam nawet jak ma zatrzymać.
Dobra, dzisiaj jest dzień i odcinek, to jest porażka. Rzucaj się na zioło, jebać to opił. Zioło. Zioło. Jak najwięcej zioła. Myślę, że nawet dwie farmy jeszcze tu mogę wybudować, a nie mam pieniędzy i tak. Jak ja to... Nie wiem, szczerze mówiąc... Nie mam zielonego pojęcia, jak wyjdę z tego gówna i czy to jest w ogóle możliwe. Najprościej to by było... Najprościej to by było, kurwa... O, laska mi już mi... Oj, disloyal. Dobra, dostajesz... promocja. Poszłam. O, został tamten ziom zabity, więc git. Jedźmy tutaj sprzedawać opium. No, najprościej to by było, szczerze mówiąc, wjechać w blokadę i zabić mojego głównego... główną postać. Nie wiem, czy właśnie tego nie zrobiłem, a nie. A zablokowała się, bo droga jest zablokowana, znaczy miasto jest zablokowane. Całe miasto jebańcy zablokowali. No tak, no bo to przecież cała armia, kurwa, kolumbijska mnie goni. Zaraz CIA. No raczej ten z tego gówna nie wyjdziemy, nie? Nie ma szans. No, ciężko. O, udało się opium deal zrobić. Spoko. To nie jedna pozytywna rzecz. Nie mamy pieniędzy. Nie wiem, ciężko. Nic nie zrobiliśmy w tym odcinku, oprócz tego, że narzekałem, że nie mamy pieniędzy. Trzeba by było przejmować nowe miasta, coś, iść do przodu, a nie stać w miejscu, kurwa. Weźmy jeszcze do taxi kompanii. Rzućmy trochę pitongu. No ciężko, bardzo ciężko będzie coś z tego uklecić. No, wydaje mi się, że co, że będzie trzeba najzwyczajniej w świecie pograć z jedną godzinę, dwie godziny. Ogarnąć cały ten burdel. Nie wiem, czy uda się obniżyć terror i przeżyć tą postacią. Oczywiście staramy się przeżyć tą postacią, bo jakby my jesteśmy tą postacią, powiedzmy tak. Czyli to chyba logiczne, że próbujemy przetrwać i przeżyć. O, dzieli już tego. Blokadę miasta. Ale to jest... Kurwa, czy ja wziąłem... Ja naprawdę wziąłem 7 tysięcy i... Z rezydencji, która... A w sumie tutaj jest niepotrzebne, bo i tak mam wszystko wyłączone. A to bardzo dobrze zrobiłem, no. Jednak jestem 300 IQ mam. Czemu zawiozłem mu? Miałem to zawieźć tam? Halo? Czemu zawiozłem mu te pieniądze? Przyjeżdżałem przez miasto i on mi to zarekwirował, kurwa. No nic, spróbujemy to uratować, widzimy się, no, jutro chyba, albo dzisiaj, w każdym razie dwa odcinki dziennie, nie wiem czy koniecznie z tej gierki, staram się po jednej gierce, jedna seria z jednej gierki, druga seria z drugiej, no ale w każdym razie w następnym odcinku, raczej nie ma szansy, ja to uratuję, no ale się postaram, jeżeli, na pewno w kolejnym odcinku serio zaczniemy coś robić, typu przejmować nowe miasta, iść do przodu z fabułą, bo, kurwa, ale ciężka giera jest, ciężka, jak już masz taki terror, to już jest, no, to już raczej nie do uratowania. Zlaja może zostawić i wpaść na różne inne odcinki z różnych innych serii. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Cześć.